Choć to już 39. rocznica, we wspomnieniach świadków wydarzenia z 16 grudnia 1981 roku nadal są bardzo żywe. Wyjechaliśmy o godzinie 21. Jak żeśmy wyjechali, w stacji ratownictwa leżało już 6 zabitych. Przyjechał prokurator, sprawdzał. Tu 3 prześcieradła, coś przykryte. Tu 3 prześcieradła, a przy tej stronie krzyż, a to jest ten krzyż, co tu jest u góry, na tym krzyżu metalowym. Ja tylko pamiętam jeszcze, jak major taki wojskowy przyszedł, zobaczył tych, co polegli tam, byli położeni, się rozpłakał żołnierz. Żołnierz się rozpłakał. Łez do dzisiaj nie kryją również świadkowie tamtych wydarzeń, którzy nie brali bezpośredniego udziału w strajku. Mój mąż przyszedł z Szykty i mówi, trzeba chłopakom na kopalnię Wujek oddać jedną margarynę, i oddaliśmy. W nocy poprzez hałdy przywozili im jedzenie. To, co przeżyliśmy w tamtych czasach, to się nie da tego powiedzieć. Impulsem do rozpoczęcia strajku w kopalni Wujek było zatrzymanie przez służby bezpieczeństwa jednego z działaczy Solidarności, Jana Ludwiczaka. Strajk rozpoczął się 13 grudnia i trwał 3 dni. Prawie 3000 górników odważnie stanęło do walki o wolność, do walki o Solidarność. Wspominający ten dzień Krzysztof Pluszczyk powiedział, że mieliśmy tylko gumowe rurki naprzeciw karabinów. I rzeczywiście walka z tą nieludzką władzą była bardzo nierówna. Do stłumienia strajku użyto m.in. ponad 20 czołgów, helikoptera i ponad 2000 żołnierzy oraz funkcjonariuszy ZOMO. Wraz z każdą rocznicą tych tragicznych wydarzeń powraca pytanie, dlaczego zbrodnia, jakiej dokonały oddziały specjalne ZOMO, nie została nigdy odpowiednio rozliczona. Większość oprawców już nie żyje, nie została osądzona i co roku zadajemy sobie te same pytanie, dlaczego tak się stało, czy to gruba kreska, czy tak było umówione przy okrągłym stole. Co roku sobie zadajemy to pytanie. Podobne pytania mogą sobie zadawać uczestnicy i świadkowie wydarzeń z grudnia 1970 roku na Wybrzeżu, od których dzisiaj mija 50 lat. W walkach, do których doszło m.in. na terenie Stoczni Gdańskiej, zginęło 41 osób. Ze względu na epidemię COVID-19 w tym roku odwołano oficjalne uroczystości rocznicowe. Nie zabrakło jednak warty honorowej czy uroczystej mszy w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 16 grudnia 1981 roku w kopalni Wujek zginęli Jan Stawisiński, Joachim Gnida, Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk i Zenon Zając. 23 innych górników zostało rannych. Ruda Śląska to kolejne miasto, które znacząco podnosi ceny odbioru odpadów. Od 1 lutego mieszkańcy zapłacą tu 30 zł miesięcznie od osoby. Władze miasta robiły kilka podejść do podwyżki, bo część radnych nie chciała się na to zgodzić. Jednak ostatecznie klamka zapadła podczas poniedziałkowej sesji. Nikt nie lubi podwyżek, my również ich nie lubimy, bo przecież my też będziemy musieli płacić więcej za odpady ze wszystkich naszych jednostek miejskich, ze szkół i tak dalej. Ale niestety taka jest smutna rzeczywistość. To wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która obowiązuje od kilku lat w całym kraju. I niestety nie ma innego rozwiązania. W ciągu 4 lat miasto dopłaciło z budżetu prawie 30 milionów złotych do zagospodarowania odpadów. Teraz w obliczu kryzysowego budżetu w 2021 roku takich pieniędzy nie ma. Władze Rudy już zastanawiają się, czy nie zmienić sposobu pobierania opłaty śmieciowej. Obecnie płaci się od osoby w gospodarstwie domowym, ale możliwe jest pobieranie opłat od gospodarstwa domowego, powierzchni domu lub mieszkania albo zużytej wody. Jeszcze więcej niż w Rudzie muszą płacić mieszkańcy Będzina. We wrześniu stawka wzrosła tu do 36 zł. Dużo! Dużo, bo ja pani nie wynoszę. Ja mam tyle śmieci, a tu przywożą, rozbierają. Ja też jako jedna osoba. Jedna osoba płacę też 36 zł.
z córką jestem. To jest dużo. Dla porównania w Tychach stawka wynosi 26 zł, w Sosnowcu 27, a w Katowicach 21,30 groszy. W związku z podwyżką Ruda Śląska wprowadza program osłonowy dla najuboższych mieszkańców. Będą oni mogli liczyć na 30% bonifikatę, czyli 9 zł miesięcznie od osoby. Z programu będą mogły skorzystać również osoby samotne, nie przekraczające określonego progu dochodowego. W Chorzowie kontrolują, czy mieszkańcy poprawnie segregują śmieci. Od wtorku funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta sprawdzają, jak w domach jednorodzinnych segregowane są odpady. Dodatkowo kontrolujący mają sprawdzić ważność deklaracji śmieciowych, o których aktualizacji mieszkańcy często zapominają. No przede wszystkim w takiej deklaracji śmieciowej liczy się to, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. Dzięki temu można obliczyć te opłaty, które powinno się ponosić za odbiór odpadów. Dlatego tak ważne jest to, aby była ona aktualna, to znaczy trzeba sprawdzić po prostu, czy od ostatniej aktualizacji tej deklaracji ktoś się nie wprowadził, czy nie urodziło się dziecko, czy nie mamy nowych członków rodziny, albo czy ktoś nie opuścił naszego lokalu, czyli naszego miejsca zamieszkania. W Chorzowie stawka za odbiór odpadów wynosi 26 zł miesięcznie od osoby. Różnice w liczbie osób faktycznie zamieszkujących dany dom, a tym co widnieje w deklaracjach, nie są wcale takie rzadkie. Kiedy sprawdzone zostaną domy jednorodzinne, kontrole przeniosą się na budynki wielorodzinne. Jak co roku o tej porze tysiące ludzi staje przed dylematem sztuczna czy prawdziwa. Niestety te żywe nie zawsze pochodzą z legalnych źródeł. W lasach dochodzi do kradzieży drzewek i gałęzi z drzewek iglastych. Ale prawdziwa plaga to kradzież stroiszu, czyli gałązek jodłowych. Zajmują się tym zorganizowane grupy, które wywożą gałązki do hurtowni, kwiaciarni czy po prostu sprzedają je na targach. Dlatego strażnicy leśni patrolujący las prowadzą akcję Choinka 2020. Chcielibyśmy, żeby ta akcja miała przede wszystkim charakter prewencyjny i żeby nie trzeba było stosować kar, tylko żeby ludzie zrozumieli, że to są działania negatywne, od których należy się odwrócić. Apeluję też, żeby nie kupować choinek ze źródła o niepewnym pochodzeniu, gdyż może się zdarzyć, że niechcący przyczynimy się do tego, że ktoś sprzedając choinki z niepewnego źródła ogołaca lasy z tych pięknych drzew. Najbardziej cierpi na tym jodła i świerk. Ogołocenie ich z gałązek powoduje chorobę, a po kilku latach nawet całkowite obumarcie. Na terenie nadleśnictwa Siewierz kradzież choinek to jednak sporadyczne przypadki. Większy problem stanowią ostatnio nielegalnie wyrzucane odpady. Między Łosieniem a Błędowem zostawiono śmieci gabarytowe o powierzchni około 30 metrów sześciennych. To największa ilość śmieci znaleziona w nadleśnictwie Siewierz od 20 lat. To są straty nie do odbudowania. Wyrzucenie śmieci, to, że przechodzi to do gleby, te nieczystości, koszt uprzątnięcia śmieci to jest kilka tysięcy złotych. Oczywiście scedowany na właściciela, znaczy na lasy państwowe, które uprzątają to i płacą z własnych pieniędzy. Bardzo popularne stało się kupowanie choinek w nadleśnictwach. Za 30 zł można dostać drzewko o wysokości od 1,5 do 2,5 metra. W weekend nadleśnictwo odwiedza nawet 60 osób. Nie wiem. Równo tak pan uczni, żebym już nie poprawiał. Poobcinać? Tak, trochę niech. Do strażników leśnych w Siewierzu w przyszłym tygodniu mają dołączyć policjanci, by wspólnie patrolować i walczyć z nielegalną wycinką. Kara to mandat 500 zł, a kiedy sprawa zakończy się w sądzie, grzywna może wynieść nawet 5000 zł.